Wydawało się, że ten mecz mamy pod kontrolą, a tymczasem Zagłębie w 2 minuty strzeliło nam 2 bramki. Nie czujecie, że trochę wypuściliście te 3 punkty na własne życzenie? Nie czujemy, ja do tej pory, że nie wiem, co się w ogóle stało przez te 2 minuty. Masz 2-0 na wyjeździe w tak ważnym spotkaniu, gdzie 3 punkty na wyjeździe naprawdę nam dużo dawały w tej ósemce. Remisujemy, wywozimy punkt z Lubina, no dla nas to jest porażka, bo nie możemy tak dopuścić do tego, żeby stracić 2 bramki. Już mieliśmy raz przykład w Gliwicach, kiedy pamiętacie, rzut karny gdzie w tej 4 minucie też potrafiliśmy to zrobić. No, jest to przykre i frustrujące, no, co mogę powiedzieć. No, w szatni było dosyć gorąco, każdy musi zdać sobie sprawę, o co gramy, bo wydaje nam się, że nie wszyscy wiedzą. Jak ten remis w kontekście najbliższego meczu z Arką Gdynia trochę was podłamał? Znaczy na dzień dzisiejszy na pewno tak. No, na razie mamy to w głowie, każdy jeszcze gdzieś to myśli o tym, jak to się mogło stać. Ale jak będziemy w Krakowie od następnego dnia, czy od wtorku, czy od środy, po prostu myślimy już o kolejnym meczu. Musimy zdobywać punkty i nie remisy, tylko wygrywać spotkania. Przed meczem, panie Hubercie, taki remis pewnie byłby cenny, prawda? Jakby ktoś nie patrzył na przebieg tego, jak wyście to zremisowali, no to pewnie byście być może nawet przyjęli, prawda? Jeden punkt przed meczem. To było jeszcze w trakcie sezonu, to jeszcze remis pewnie tak, ale tutaj przyjęliśmy naprawdę o pewną pulę, widzieliśmy, że Zagłębie jest w kryzysie. Jesteśmy w stanie ich ugryźć na wyjeździe w końcu, bo naprawdę zawsze gdzieś tam uciekali nam spod topora. No nie udało się, no 2-0 do 89 prowadząc na wyjeździe, no to naprawdę trzeba być już nie wiadomo jakim, nie będę kończył. Żeby nie wywieźć 3 punktów. Była kontrola nad tym wynikiem, natomiast wyście się no, cofnęli w tej końcówce, nie wiedzieć czemu, z jakichś takich powodów, nie wiadomo. Końcówka, dostajemy bramkę na 2-1 w 89 minucie, to już sprawdzić to w tył głowy po prostu, żeby zabezpieczyć to. No, wiadomo, że też może troszkę za głęboko się cofnęliśmy, ale dalej byliśmy pod kontrolą, bo przez 89 minut potrafiliśmy sobie z tego wybronić, no to dlaczego mieliśmy w końcówce tego nie zrobić, no. Ale ta bramka jakoś nas, nie wiem, podłamała, co niektóre głowy spuściliśmy w dół, gdzie dalej prowadziliśmy. No, dostajemy bramkę, bo trochę kontrowersji, bo tam trochę zamieszania było w polu karnym. Może niepotrzebnie też, żeśmy na tym się skupili, no i Zagłębie równało. No, te remisy jakoś przylgnęły do was w tym sezonie. Niestety jesteście najbardziej remisującą. Gdyby zamiast tych 3 remisów jeden mecz przegrać i 2 wygrać, to naprawdę dużo by nam dało i pewnie byśmy teraz inaczej rozmawiali. Ale jak na razie w tej grupie dodatkowej, no dużo będzie takich spotkań nierozstrzygniętych, prawda? No, remis naprawdę dla nas to jest porażka, bo naprawdę przy wyniku 2-0, 3 punkty dawał nam dużo w kontekście meczu u siebie teraz z Arką. Naprawdę fajna sytuacja, a tak to dalej musimy, dalej trzeba zapierdzielać, tak powiem brzydko, bo to już nie ma czasu na wpadki. Z Arką taki remis to będzie ewentualny, no oczywiście. Także no mówię, no my nie możemy brać na remisy, bo za remisy naprawdę to nie utrzymamy się w lidze. Dlatego mówię, no każdy musi zdać sprawę z tego, że to nie jest tak pięknie.